Dzisiaj taki krótki filmik, witam Was serdecznie, taki krótki filmik, dlatego że mam bardzo mało pamięci w telefonie i zaraz mi pierdyknie. A więc tak, miał być filmik o nawożeniu, więc tak, miesiąc po restarcie tego akwarium zaczęłam podawać potasjum. Ten potasjum zawiera również mikroelementy, także jego bardzo delikatnie podaję. Raz w tygodniu po podmiance, jakieś 20 kropelek, mniej więcej, więc jest ok. Kolejnym produktem, który ja podaję, to jest kobaltosan. Ciężko jest to strasznie wymówić, to jest kobaltosan. Sorry, jakieś światło. Jest to produkt stymulator wzrostu i wybarwiania, czyli dobrze robi ryż rybkom, roślinkom, na ich piękny kolor, są soczyste, zielone. Nic się nie dzieje po tym, nic mi nie zdycha, nic mi. No, jest okej. Kolejnym produktem, który zaczęłam podawać, było to karbo. Każdy wie, że karbo to karbo. I każdy podaje prawie karbo. I nic o tym nie dłużej, no bo co tu mówić? Chyba każdy się zna na tym, co to jest karbo. Czy to jest, inaczej mówiąc, nawóz dla roślin wodnych, węgiel organiczny. To nie jest węgiel płynny, to jest węgiel organiczny. Jeśli by ktoś nie wiedział. Od niedawna zaczęłam podawać MakroRed. Jest to MakroRed, jeśli ktoś by nie wiedział, jest jeszcze Makro Green, czyli makro zielone. MakroRed jest to nawóz makroelementowy dla roślin takich troszkę trudniejszych, takich jak właśnie ja mam, czyli tutaj te roślinki, po tej stronie coś tam, wiecie, no dla roślin trochę trudniejszych. Jest jeszcze również makro green, jest to bardziej dla roślin, które, jeśli macie w akwarium same roślinki typu anubiasy, mikrozoria, te, no, jak to się nazywa, kurde, no to tutaj co jest, kurde, kryptokoryny, no to możecie śmiało kupować makro green, bo to naprawdę jest dobre dla roślin mało potrzebujących. No i w moim akwarium akurat mam rośliny, są jakieś tak tylepie. Mam rośliny naprawdę troszkę potrzebujące. Tutaj nie chodzi mi tylko o hydrofilię, ale również o Henka. Jak widzicie, Henek jest bardzo kapryśną roślinką. Jeśli jemu jest czegoś brak, to po prostu kurczy się, nie rośnie. Taki jest zgędziały, mały, osowiały. Listki ma bardzo drobne. Jak widzicie, listki mu ruszyły troszkę już. Zrobiło się naprawdę ładniejsze. Lepiej mu tutaj wszystko wypuszcza, wszystkie pędy. Tu stare widać takie stare zgnite, jakieś takie, może nie zgnite, ale takie zagrubione te pędy ma, ale tak ogólnie jest się zrobił ładny. Hydrofil również przycinałam, to powkopywałam troszkę. Co do czerwonej roślinki, no to nie wiem, co z tej roślinki będzie. No jest czerwona na nadal, no bo to światło jest dość duże, znaczy mi się wydaje, że bardziej wystarczające do tej rośliny. Ale może nie jest jakieś super wielkie, ale chyba gdyby było słabe, to ona by nie była taka czerwona, jak jest. Także chyba nie jest źle. No i sobie jakoś ta roślinka radzi, chociaż tu nie są warunki, to jest roślina troszkę trudna. Pamiętajcie, że jeśli macie rośliny zielone, które mają zielone, jasne, soczyste liście, ja tego nauczyłam się od Mokrych Łapsk, tak żeby nie było, że ściągam od niego, to są rośliny, które potrzebują dużo światła. Jeśli są rośliny, które mają, tak jak Anubias, takie dość ciemne, zielone liście, to są rośliny, które potrzebują mniej światła. Jeśli są rośliny czerwone, no to są już cholera potrzebujące na maksa rośliny, które potrzebują bardzo, bardzo, bardzo dużo światła. Jak widać, tutaj dałam ostatnio parę tych szyszek z olchy, woda była troszkę herbaciana, no ale to mi to nie przeszkadza, bo ja mam w tym akwarium prawdziwą amazonkę, taką, że wiecie, bardziej amazonkę od serii ryb, bo mam ryby wszystkie, które